Są takie miejsca i takie wspomnienia na wyspach, do których powraca się z sentymentem. Zapewne dla większości mieszkańców takim miejscem będzie najstarszy zakład fotograficzny w Świnoujściu, czynny nieprzerwanie od 1947 roku. W czerwcu rodzinna firma fotograficzna Państwa Podchorodeckich obchodzić będzie jubileusz 65-lecia. I jak dziś zgodnie twierdzą kolejni właściciele rodzinnego biznesu, więcej tu teraz zabawy i pogoni za klientem aniżeli wielkiego biznesu. Pan Henryk w wieku 16 lat w zakładzie ojca rozpoczął praktyczną naukę fotograficznego rzemiosła. Powoli tajniki zawodu stawały się dla niego ostre i wyraźne, jak fotograficzne zdjęcia. Po służbie wojskowej powrócił na stałe do firmy z tradycjami i dobrze wkomponował się w jej mechanizm. Ja myślę, że ta tradycja jest bardzo ważna i tyle lat, 65 lat, no to jest jakieś tam osiągnięcie na skalę, myślę, miasta. Ci najstarsi mieszkańcy, którzy najdłużej mieszkają na wyspach, znają, pamiętają ten zakład? No myślę, że tak. Wprawdzie w latach 70., 80. było w Świnoujściu ponad 16 zakładów, no ale my jakoś przetrwaliśmy i niektórzy z kolegów również, ale my w tym samym miejscu cały czas jesteśmy do dyspozycji klientów, no i jakby utożsamiamy się z tym, co się dzieje w Świnoujściu i znamy się z klientami już nie od dzisiaj, także ci najstarsi no na pewno pamiętają, bo niejedne zdjęcia już tu robili. Ale wiesz, ale tu zaglądają również chyba już ich dzieci, prawda? Tak jak dzisiaj byliśmy świadkami. Nie tylko wnuki i prawnuki. I prawnuki również. Także to wszystko zależy od danej rodziny oczywiście, no ale mówię, mamy już jako klientów i prawnuki. A pamiętasz swoje pierwsze wejście tutaj, dawna ulica Rzymierskiego, tak? Jak to się nazywało? Pamiętasz swoje pierwsze wejście do zakładu? No nie jestem w stanie, dlatego że ja mieszkaliśmy nad zakładem kiedyś, no i po prostu tata schodził w kapciach do zakładu, mama wołała go na zupę, na górę, także to było jakby w domu. Później niestety czasy się zmieniły i przeprowadziliśmy się gdzie indziej. Zakład był remontowany w tym czasie przez krótki okres czasu, czyli przez jakieś 2 lata, rok czasu, nie pamiętam dokładnie. Byliśmy w tym miejscu, gdzie teraz jest jubiler, był jubiler. Później była fotooptyka i tam właśnie, tam w tym miejscu, gdzie była fotooptyka, był przez krótki okres czasu nasz zakład. Wróciliście na swoje miejsce, jesteście w dalszym ciągu na ulicy już nie Rzymierskiego, a Konstytucji 3 Maja. Dokładnie. Kiedyś przed wojną była to ulica Farberstrasse, później Michała Roli Rzymierskiego, w tej chwili jest to Konstytucji 3 Maja i pod dwójką zawsze my tu sobie jesteśmy. Za nami z tyłu, za tobą właściwie z tyłu aparat na chodzie oczywiście, bardzo stary. Takimi aparatami już nie robisz zdjęć. No nie robimy zdjęć tego typu aparatem, ponieważ no, technologie poszły tak daleko, że praktycznie to by było za długo wykonanie zdjęć. Kiedyś na zdjęcia do legitymacji, do dowodu czekało się 3 tygodnie czasu. Natomiast w tej chwili każdy się śpieszy, zresztą świat wiruje i po prostu wszyscy chcą natychmiast mieć zdjęcia. W związku z tym no, my musimy się przystosować i w tej chwili praktycznie na filmy już się nie robi zdjęć, tylko metodą cyfrową. Te czasy, kiedy nazewnictwo takie jak kuweta fotograficzna, jak utrwalacz, wywoływacz, już masz poza sobą. No niestety tak, chociaż chciałbym kiedyś wrócić do tych korzeni, do tego, jak się uczyłem fotografii, do retuszu. No to jest bardzo ciekawe, no ale w tej chwili coraz trudniej o materiały fotograficzne,
klasyczne i papier fotograficzny, ten taki właśnie już cięty. W kopertach, tak. W kopertach, tak jest. No i no cóż, no, no technologia po prostu nie pozwala i jest tego coraz mniej na rynku. Teraz to zakład fotograficzny, można powiedzieć, że laboratorium cyfrowe. Dokładnie. Maszyny również zaczęły być cyfrowe, czyli kiedyś zdjęcia wywoływało się na filmach i w tej chwili filmy są skanowane i przetwarzane na obraz cyfrowy, czyli szybciej, mhm. szybciej. Tu jest ten punkt dowodzenia, skąd wysyłam zdjęcia do maszyny. Tutaj oczekuję 11 zdjęć. Już zaraz robimy. O. Już robimy. Być może się zrobi. Zaraz. O, idzie printing i maszyna poszła. Także tu jest całe serce dowodzenia, bo to jest nic innego jak duża drukarka. No. Otwieramy. O. Wyjeżdża magazynek. Wkładamy z powrotem, proszę bardzo. I on tu mówi, że jest załadowany. O. Już się wywoływacz, utrwalacz i odbielacz. No. I kartridż wkładamy z chemią. Zaraz będzie szło. Co 50 zdjęć podaję. I 10 na 15 wyjdą. Jeszcze. Z 94 roku. No a teraz już jest nowe. I będzie dalej się podobało. Henryk, czy masz jeszcze takich klientów, którzy przychodzą z sentymentem, przynoszą zdjęcia czarno-białe, robione tu w tym zakładzie, albo przez twojego tatę, albo przez ciebie wcześniej, którzy również chcą przy tej technice czarno-białej się zatrzymać? To znaczy, mamy w tej chwili dużo dosyć klientów, którzy chcą posiadać kopie zdjęć, które kiedyś robili nie tylko u nas w zakładzie, ale również przynoszą właśnie te robione tutaj w naszym atelier i my sobie kopiujemy te zdjęcia, jakby robimy reprodukcję i powiększamy przede wszystkim, bo te zdjęcia jakby każdy z sentymentem wraca gdzieś tam do korzeni tych. I na koniec się ciebie zapytam, współczesny zakład fotograficzny. Współczesny zakład fotograficzny nie przypomina tego sprzed 65 lat. No nie. Absolutnie nie, dlatego że praktycznie no, nie ma tej ciemni fotograficznej. Ciemnia jedynie jest do założenia papieru fotograficznego. Właśnie, co w miejsce ciemni, powiedz, teraz jest? W miejsce ciemni są magazynki na papier fotograficzny, jeżeli ktoś oczywiście robi, bo są takie laboratoria, które praktycznie w ogóle nie używają w tej chwili chemii, tylko drukują na ploterach, na drukarkach atramentowych, laserowych i termosublimacyjnych, jeżeli cokolwiek Państwu to mówi. No ale w każdym razie odchodzi się jakby od chemii fotograficznej i od papieru naświetlanego tradycyjną metodą światło, czułą. Natomiast wraca się, znaczy jakby przechodzi się na tą metodę suchą, bez chemii, czyli atramenty, termosublimacja, no i... No i odnajduje się w całej tej technice teraz? No, nie mam wyjścia, muszę, chociaż z chęcią śledzę rynek i patrzę na nowinki. Niestety denerwuje mnie, że bardzo szybko muszę wymieniać komputery, bo są za wolne i
Wszystko to jest czas i czas i tak dalej. Ale ja właśnie jeszcze na koniec chciałem powrócić do mojego pytania na zasadzie, że zakład fotograficzny teraz bardziej nie przypomina zakładu fotograficznego tego sprzed 30-40 lat, jest bardziej przypomina sklepem. Tu właśnie można kupić, nie tylko zrobić zdjęcie, ale kupić różnego rodzaju przybory potrzebne nam albo towarzyszące fotografii. Tak, oczywiście, bo w tej chwili zakład fotograficzny to nie jest tylko usługa rzemieślnicza fotograficzna, tylko jest to szereg różnych przedsięwzięć tych takich towarzyszących, czyli wykonywanie reprodukcji na skanerach, kopiowanie zdjęć, oprawianie w ramy, docinanie paszportu i tak dalej, więc to jest jakby troszeczkę odejście od tej fotografii takiej, chociaż zawsze towarzyszą zdjęcia, ale cała oprawa i tak dalej, wklejanie do albumów zdjęć, oprawianie i tak dalej, jest to jakby wszystko uzupełnieniem tego, co się kiedyś robiło. Mówię, takie typowe rzemiosło odeszło, chociaż ja to znam, umiem to robić i wiem, jak to się robi, ale mówię, to już odchodzi pomału. Ze zmianą i dawała do wywołania film. Tak, ze zmianą? Kiedyś do zakładu Fotoreflex w celu wywołania filmu zajrzała pani Ewa, z zawodu pielęgniarka anestezjologiczna. Pan Henryk tak skutecznie uśpił czujność klientki, że szpital niebawem stracił fachową siłę, a pan Henryk zyskał i żonę, i nowego pracownika. Masz na oku następcę? Nie wiem. Syn skończył szkołę reklamy multimediów i tak dalej, jest magistrem w tej chwili, ale czy będzie miał ochotę wrócić, nie wiem, nie pytałem się go jeszcze, na razie ma bardzo dobrą pracę w Warszawie i może za parę lat wróci, zobaczymy. Zatem cóż, kolejnych 60, przynajmniej 5 lat. Dziękuję serdecznie za rozmowę i tak wielu klientów, którzy nam dzisiaj tak pozytywnie przeszkadzali w trakcie robienia dzisiejszej rozmowy. No cieszę się, że zawsze ktoś przychodzi do nas i robi sobie zdjęcia. Jeszcze mimo wszystko są te zdjęcia potrzebne, chociażby do dokumentów. Tak samo ta klisza szklana jest oczywiście też do użycia. Fakt, że ona jest... Ona jest tutaj, się błyszczy, czyli srebro już wychodzi. Widać zresztą. I to są srebro. I stąd powiedzenie u fotografa, że co? Klisza pękła, tak? Pękła. Fotografowi. No, a to pękło szkło. Bo robiło się na kliszach szklanych. I dlatego fotograf wywoływał. No i klisza pękła. No i niestety, to jest taka anegdota, skąd się wzięło, dlaczego klisza pękła. No. A przy cyfrze teraz co mówią? A przy cyfrze to ja nie wiem, nie ma określenia. Dziś państwo podchorodeccy dalej zgodnie prowadzą rodzinny 65-letni interes i cieszą się, że choć nie posiada kół, to jednak się kręci.